Buongiorno, kochani. Nadal nie wiem, czy mam patrzeć tutaj. Tutaj? Czy tutaj? Ale chyba jakoś dam radę. Chcę Wam dzisiaj, zapraszam Was na film, który obiecałam. Pokażę Wam kosmetyki, które zebrałam na wakacje. Jako, że ostatni dzień już dzisiaj jest, kiedy tutaj jesteśmy, znaczy wracamy jutro nad ranem. I muszę go nagrać dzisiaj, bo jutro nie będzie sensu nagrywania tego filmu. Zacznę może tutaj jednej kosmetyczki, gdzie mam wkładki higieniczne, tutaj mam też waciki do uszu. Pokazywałam Wam w ostatnich ulubieńcach też szmatki do zmywania makijażu, znaczy ręczniczki dla dzieci z firmy Tami. Wzięłam 7 sztuk, została jedna. Tutaj mam też płatki kosmetyczne. I moim planem, jeszcze chcę Wam powiedzieć, moim głównym planem i założeniem było to, aby wykorzystać jak najwięcej rzeczy i nie chciałam brać też nowych kosmetyków, takich wiecie, pełnowymiarowych, bo bałam się, że może być bardzo gorąco i mogą mi się po prostu zmarnować, zepsuć w czasie podróży czy tutaj podczas pobytu we Włoszech, ale na szczęście nie jest tak gorąco. Na szczęście miałam też dużo próbek i mój plan wykończenia wielu z nich powiódł się. I to dlatego pokazuję Wam dwa dezodoranty. Ten szmic specjalnie trzymam do dzisiejszego filmu. Tutaj już nic nie ma. I powiem Wam, że całkiem nieźle się sprawdzał, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpotną, ale niestety te drobiny tutaj, domyślam się, że to było albo masło kakaowe chyba, były tak duże i czasami drapały, wiecie, pod pachą, muszę przyznać. I chociaż jest to wygodniejsza wersja niż ta w słoiku, to w słoiku bardziej mi pasowała. I mam też jeszcze, kupiłam w tamtym roku też z Waszego polecenia dezodorant z firmy Forever, który też jest naturalnym, znaczy naturalnym, dezodorantem bez aluminium, który Wam szczerze polecam, tylko wiecie, co mi w nim przeszkadza? Jego niestety zapach. To są mydełka, których używam do prania tutaj z hotelu, w którym zostajemy. Pasta do zębów małego, tutaj mam, przelałam sobie płyn micelarny, troszeczkę do zmywania maskary i muszę Wam powiedzieć, że tamta niby butelka Garniera ma starczyć na 400 użyć w życiu, bo wątpię, żeby starczyła mi. To jest moja mini golarka Venus, tutaj szczoteczka Jamesa, niedługo się pojawi na moim filmie jej recenzja. To jest nasza szczoteczka i dwie główki zmienne. Wzięłam też dwie próbki pasty do zębów, które akurat miałam i wykończamy to, jeszcze też została nam chyba dosłownie, dzisiaj się skończy. Ewentualnie jeszcze to wzięłam, tutaj nawet nie zaczynaliśmy. Tutaj mam jakiś krem z firmy Ren, który można stosować na dzień i to był mój plan, żeby to zrobić. Czekajcie, bo nie chcę, już złapało coś. Wzięłam też dwie odżywki do włosów, których tej używałam, chociaż głowę mam na razie tylko raz, bo nie mam po prostu takiej potrzeby, jakoś nie pocę się, nie przytłuszczają się włosy. I to jest mniejsza wersja tej odżywki, którą używam na co dzień, bardzo ją lubię. To jest odżywka, którą podobno można, która chroni włosy przed szkodliwym promieniowaniem promieni UV, a także wody z morskiej czy też chloru, dlatego jeżeli szukacie czegoś takiego, to jest fajne rozwiązanie, chociaż też nie używam jeszcze, bo w basenie byliśmy tylko raz, wtedy nawet głowy nie moczyłam. A to jest próbka szamponu do włosów, mojego ulubionego z Living Proof, który kocham i używam już od tylu miesięcy. To jest jeden z najlepszych szamponów, jaki miałam. I zaraz Wam przyniosę rzeczy, które... Aha, tutaj jeszcze przy zlewie. Wzięłam też dużo próbek oliwek dla dzieci małemu. Takim miałam też próbki z firmy Mommy, najlepszy płyn, moim zdaniem, do pielęgnacji maluchów. Wzięłam kilka ze sobą. Też mam kilka laktacydów, które jeszcze mi zostały, których używałam do higieny intymnej. Dobra, już mam rzeczy spod prysznica. Wzięłam też, bo tutaj jest na wykończeniu, żel do mycia twarzy. Z mamą mi je też bardzo mi pasuje. Myślę, czy nie zakupić większego opakowania, ale mam inne do wykończenia. Tutaj w opakowaniu po olejku Rizibo, bo ten mi się skończył, przelałam troszeczkę olejku z firmy Bosia. I też tutaj zostanie ta butelka już, polska firma zostanie w kampanii, bo tutaj już praktycznie nic nie zostało, specjalnie dzisiaj się kończy, taki był plan. Tak samo jest z oliwką do ciała z firmy Belly Button, też mi się świetnie sprawdziła, też tutaj zostało trochę dosłownie na dzisiaj. I tak samo jest z żelem Alvede, który z mężem używaliśmy i też się super sprawdził. Bardzo rzeźwiający zapach, idealny, kiedy jest gorąco. Tutaj jeszcze oczywiście są rzeczy Gava, których on używa. I wzięłam ze sobą też szmatkę, znaczy nie szmatkę, tylko rękawicę peelingującą, ale pamiętajcie, że musicie z nim uważać, szczególnie kiedy Wasza skóra potencjalnie może być podrażniona po opalaniu. Jak widzicie, moja nie jest, pomimo tego, że tutaj jesteśmy tydzień i jakoś nie opalałam się specjalnie, ale też nie chowałam się w cieniu. Wydaje mi się, że ze sprawą kosmetyków, które Wam zaraz pokażę, udało mi się uniknąć jakichkolwiek poparzeń słonecznych. Już jesteśmy w sypialni. Sorry, z tyłu do bałagan, ale jeszcze nie posprzątałam i raczej tego nie zrobię teraz. I chcę Wam szybko pokazać, że
Tutaj mamy pilota telewizora, którego nigdy nie oglądaliśmy. Moje okulary, środka do włosów oczywiście, która musiała ze mną przyjechać. Pomadka, która ma kolor, którą udało mi się odnaleźć. Integrity, wyobraźcie sobie, że była za kanapą. Nie wiem, jak tam się znalazła. Uwielbiam, też codziennie używam. To jest pomadka ochronna, która ma dodatkowo bardzo wysoki filtr przeciwsłoneczny, który nie udaje mi się teraz zamknąć, ale to nic. Woda termalna, sero, zinc. Myślałam, że jej nie mam, ale gaw miałam w samochodzie, wzięliśmy ze sobą. Świetnie na ochłodzenie, bo mój mąż ma niestety uczulenie na słońce i nie wiem, słuchajcie, co z nim jest, ale ma tak wrażliwą skórę, że to jest po prostu tragedia. To jest filtr, którego używaliśmy w ciągu dnia i się niesamowicie sprawdził. Skóra się ani nie błyszczy i powiem wam, że nie wiem, że powinno się tak nie robić, ale ja nakładałam tylko filtr raz na twarz. Rano, oczywiście cały czas miałam na głowie kapelusz większość czasu, tak może tego uniknęłam jakiegoś poparzenia, ale świetnie się sprawdza, matuje skórę i naprawdę jest bardzo dobry. I powód, dla którego go wzięłam, bo chcę tutaj też to wytłumaczyć, bo zazwyczaj używam filtru Suntegrity, który też lubię. Mówiłam o tym, że do tego nic nie mam, oprócz tego, że do końca nie zgadzam się z tym, że tutaj na pierwszym miejscu nie powinien być ten aluminium, ale producent zapewnia, że tu nie ma nic złego w tym. To jest krem na noc, który wziąłam, Nickel, o którym wam mówię. Myślałam, że już mi się skończył i chyba dzisiaj też już wyciskałam końcówkę, także nie wiem, czy jeszcze ze mną wróci do Londynu, czy zostanie, nie wiem. Tak, wziąłam próbkę kremu z firmy Ren, którego używam na dzień. Czekajcie, bo nie mogę złapać ostrości, już jest. Ale całkiem nieźle się sprawdza. Tutaj przelałam sobie do opakowania z atomizerem moją wodę różaną. Tutaj mam olejek Moroccan Oil na włosy, na końcówki. Przelałam sobie też, to jest miniaturowa buteleczka olejku z firmy Patent Wrap, tego z drobinkami, który nie używam ani razu. Nie było okazji. Wzięłam też ze sobą próbki tych olejków w Suti, w razie czego i kiedy ewentualnie moja skóra by potrzebowała jakiegoś super nawilżenia albo odżywienia, ale tak się nie stało, dlatego też zabieram ze sobą, nie używałam ich. Kupiłam to, bo był dodatek w gazecie, krem z firmy Alemis, nawilżający krem na dzień. Nie używałam też go jeszcze, bo mam ten, wykańczam. Wzięłam ze sobą też ten filtr i chyba obawiam się niestety, że on sprawia, że wysypują, tutaj czekajcie, z James pod drzwiami, nie chcąc, przepraszam, że troszeczkę chyba mnie zapycha i nie wiem, czy bym polecała. I to jest ta wersja barwiona, która jest tak ciemna. Myślałam, że go użyję, ale niestety używałam go przez 3 dni przed wyjazdem i troszeczkę chyba mnie zapchało niestety po nim. Wzięłam ze sobą też próbkę ewentualnie, jakby moja skóra potrzebowała obudzenia. Nie używałam. Kupiłam na lotnisku też, było na wyprzedaży, pompka. Spray ochrony do włosów, bo wzięłam ze sobą prostownicę z firmy Philips. Ale wyobraźcie sobie, że ani razu jej nie użyłam i też ten spray nie działa. Także nie wiem, zmarnowane pieniądze tylko po prostu. Jeden z filtrów, które mineralny, który używam do ciała, zarówno się sprawdził mi, Gawowi, żaden się nie sprawdza, i Jamesowi. To jest 50, meczko ochronne, gęste, tłuste, białe, ponieważ jest to ochrona mineralna. Trzeba na niego, ale po rozsmarowaniu jest całkiem. Także nie jest, po kilku minutach wsiąka. Wzięłam też maseczkę w płacie, ale też jej nie użyłam, bo nie było nawet kiedy. Tutaj miałam próbkę balsamu, które zużyłam już. Wzięłam też ze sobą, mam takie mniejsze opakowanie, zawsze do niego przykładam płatki, w razie czego jakby mi tutaj zapchało, i użyłam je 2 razy. Nie chciałam też przesadzać, żeby nie zaszkodzić, jeżeli chodzi o słońce. I zaraz wam pokażę kosmetyki makijażowe. Tutaj jeszcze do rozsmarowania brzucha. Też kończy mi się intensywna kuracja przeciwstępna z mommy. Też bardzo dobrze wspominam i dobrze mi się sprawdza. I teraz tak, podkładu przylałam sobie tutaj troszeczkę Nusy, ani razu nie użyłam. Pędzel używałam, a to dlatego, bo wzięłam... Dobra, jako podkład używałam filtr Kula, odrobina korektora pod oczy z firmy Catrice Camouflage. Naprawdę super. Mam do brwi 2 kredki, nie wiem w sumie czemu wziąłem 2, jedna z You Organics, a druga z Hope and Glory. Tusz do rzęs, który się świetnie sprawdził, używam go codziennie, nawet wtedy, kiedy szłam na plażę, oczywiście nie mocząc głowy jakoś specjalnie, nie nurkując, świetnie się sprawdza. Wzięłam kilka pędzli, tak jak widzicie, dlatego, wzięłam tusz, to nie tusz, tylko cień do oczu z firmy By Terry, bardzo często o niego mnie pytacie, i on jest w kolorze Misty Rock numer 5, piękny kolor, często go mam, ale ani razu nie użyłam na wakacjach. Wzięłam 2 róże, jeden z Lilolo, ten w kolorze In The Pink, i to jest bardzo ładny kolor, muszę wam powiedzieć, którego użyłam chyba kilka razy, całkiem nieźle się sprawdza, ale częściej używam tego z firmy
To jest Tate Harper, próbeczka mała, którą kupiłam na Turissimo i muszę Wam powiedzieć, że jest świetny. Naprawdę jestem bardzo zadowolona i ta próbka starcza mi, widzicie, na naprawdę długo. Dlatego wydaje mi się, że opłaca się nawet samą próbkę zamówić sobie na spróbowanie. I tutaj paletka Charlotte Tilbury, widzicie, bronzer zużyty w znacznym większym stopniu niż rozświetlacz. I to też był mój kosmetyki. Pędzle, tak jak tutaj widzicie, i tutaj jeszcze kredka na linię wodną, której chyba też nie użyłam. I tutaj pędzel, który mi się sprawdza zarówno do kilku innych rzeczy. I to by było na tyle. Tak wyglądała nasza kosmetyczka. Dajcie mi znać, jeżeli macie pytania dotyczące jakiegokolwiek kosmetyku, który Wam pokazałam, czy chcecie, abym zrobiła jego jakąś głębszą recenzję. No, o części z nich mówiłam Wam przy okazji innych filmów, także ewentualnie odeślę Was do tego odcinka, w którym mówiłam o nim trochę więcej. Bardzo cieplutko Was pozdrawiam, trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia. Pa!